Witam serdecznie, moi drodzy, na kanale ZOOTEAM, na spotkaniu online, które regularnie sobie już tutaj od 2 tygodni prowadzimy. Na początek małe przeprosiny, bo wczoraj mi się pomyliło i zacząłem tą transmisję na innej stronie niż powinno być. O, brat dzisiaj pierwszy dobrze trafił, jeżeli dobrze zauważyłem, dokładnie. Także dzisiaj już normalnie transmituję sobie to nasze spotkanie na naszym właściwym Facebooku, stronie na Facebooku, na naszym fanpage'u. I żeby drugi raz nam się taki błąd nie zdarzył, to proponuję Wam, słuchajcie, żebyście obserwowali sobie nasze dwie strony, czyli pierwszą stronę na Facebooku arachnea-znawcy sieci, czyli adres facebook.com/wystawy-egzotycznej, to jest nasza normalna, oryginalna strona. I druga nasza strona to oczywiście ZOOTEAM Wrocław. Ona jest nie dlatego, że my chcemy, tylko klienci nas zmuszają, bo czasami tam coś wrzucają. Tak, tak, Milena, będą ślimaki, bo i Łukasz jest, witam, bo to śliski temat, tak jak gdzieś tam napisałem. Także słuchajcie, bądźcie czujni, dwie strony sobie tam subskrybujcie, widzę, że już coraz więcej Was trafia. I Beata jest, i Mateusz, i Jasia, ci stali bywalcy. A czy jest ktoś nowy, kto jeszcze nie był na kanale, niech pomacha rączką, albo po prostu się przywita. Ja wszystkich witam jednakowo sympatycznie, gorąco. Bardzo się cieszę, że tutaj przychodzicie, oglądacie. I tak może pozostańmy już przy tym standardzie. Łukasz, wczoraj niestety nie dałem rady, no to trochę może z mojej winy. Ale dzisiaj z moją kochaną jest i bardzo dobrze, znaczy wczoraj może była ukochana smoczyca. Dobrze, moi drodzy, śliski temat, czyli ślimaki. Tak sobie pomyślałem, przecież dlaczego mamy te ślimaczątka nasze tutaj ignorować? One faktycznie czasami bywają, muszę się przyznać, przeze mnie trochę ignorowane, bo ja go prowadzam klientów, witam Sylwester. Jak prowadzę klientów, to często gdzieś tam dajemy te jaszczurki, węże, są pająki. I ponieważ ślimaki troszkę zamieszkały w innym miejscu niż kiedyś, no to ja o nich zapominam i tam nie daję na rączkę. A Wy wchodząc tutaj też może nie zawsze zobaczycie. Mateusz od razu przypomina, że największy to Archa chatina marginata ovum. To już powiedziałem, także mam to z głowy. Jakby mi się zapomniało, ja po prostu wolę dzisiaj używać prostą nazwę ślimak afrykański albo ślimak olbrzymi. Z tą wymową nie będzie problemu. Ale tak, największy ślimak mamy tutaj dwa okazy. Liczymy na to, że będą z nich fajne młode. Że one nam się tutaj rozmnożą, te największe. A słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o jajeczka ślimaków, tych olbrzymich, tych największych, to one mogą mieć 2 cm średnicy. A pamiętajcie, kochani, że średnica to jest ta linia łącząca jeden brzeg z drugim brzegiem, a nie te okrągłe. Taki żarcik. Mamy też tutaj troszeczkę mniejsze ślimaki, achatinki, które już nie rosną takie olbrzymie, porównywalne to jest ten nasz olbrzymi ślimaczek, to jest nieco mniejsza achatina, ale i tak jest większa od tych ślimaków, które my spotykamy sobie na kanale. Michał jest dopiero trzeci raz, ale to też dobry wynik. Słuchajcie, są jeszcze tacy, co w ogóle nie byli, prawda? I niech się wstydzą, że nie byli. Jasia, Asiu, zostań z nami, mimo wszystko wiem, że ślimaczki, ja wiem, że ty lubisz smoki, wczoraj były smoki, ale ciebie nie było i jak się wytłumaczysz? Na mnie zwali na pewno. Tak myślę. I się wybiłem z rytmu, w każdym razie jajeczka tych dużych ślimaków są 2 centymetrowe, 2 cm średnicy, a pokażę Wam jajeczko, tylko muszę je tutaj szybko znaleźć, bo gdzieś tam wrzuciłem
Dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. Jajeczko, a może. Dobra, mniejsza z tym. Pokażę wam ślimaczka, tylko on mi tutaj zaczyna uciekać. Był sobie tutaj na ździebełku. Wejdź sobie tu z powrotem, żebyś nie spadł. Kurde. A teraz się schował. Dobra, tak wam pokażę. O, widzicie to maleństwo? Wygląda troszeczkę jak groszek. To jest mały ślimaczek. On tu sobie przed chwileczką chodził, ale teraz się wystraszył. O! I się schował. Dobra, zaraz go znajdę. Jak to mówią, w przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. Maluszek znaleziony, tutaj jest. Odłożę go na miejsce. Ale mamy troszeczkę... No właśnie, jak widać było, uciekł. Ale słuchajcie, ja kiedyś rzucałem na Facebooka zdjęcie, ponieważ uciekł nam ślimak. Otworzył sobie, nie wiem w jaki sposób, dzień dobry pani Żaneto, otworzył sobie drzwiczki, albo może ktoś z nas zapomniał, nieważne, i ślimak zwiał. I całe szczęście, słuchajcie, że bardzo łatwo znaleźć ślimaka. A jak znaleźć ślimaka, który nam uciekł? Kto szybko odpowie, kto może pamięta zdjęcie, które wrzucałem? No, dam wam sekundkę. Po śladach albo po tropach. Kto zna różnicę, to niech wybierze lepszą wersję. No mi się wydaje, że po śladach. Dlaczego? Dlatego, że ślimaki zostawiają za sobą po śladach. Oczywiście, Łukasz. Śluz. Po śladach z śluzu. Bo cała droga, którą ślimak przebył, była ubrudzona śluzem, pozostawionym śluzem przez ślimaka i to nie było trudne. To było jedyne zwierzę, słuchajcie, które znalazłem od razu. No, nawet pająki niestety jak uciekają, a mimo że zostawiają po sobie pajęczynkę, nie są łatwe do znalezienia, bo nie każdy oczywiście chce zostawić pajęczynkę, one czasami, te niteczki są tak cieniutkie, delikatne, że się tam zrywają pod wpływem przeciągu, albo pod wpływem, nie wiem, naszego chodzenia, czy kota. Ślimak pokaż rogi. Ja tutaj, słuchajcie, na rączce cały czas trzymam i faktycznie możecie mu tutaj zaśpiewać, albo powiedzieć: ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty. Powiedziałem cały wierszyk, ponieważ dzisiaj dzieci nie znają tego wierszyka, tak sprawdziłem kiedyś na wystawie. Zawsze dzieciom mówię, jak powiesz wierszyk ślimakowi, to ślimak pokaże różki. No i niestety te młode dzieci dzisiaj już nie znają tego wierszyka, więc nadrobiłem zaległości. No to ten się troszkę nie zna, słuchajcie, na serze i na pierogach i nie bardzo chce wyjść, ale czekam, aż się pojawi. Mam tutaj dwa takie nieco inne ślimaki, może mi się... Dobra, jednego uda tutaj podnieść i postawić. Mniejszego. Dobra, przyklej się spokojnie, żebyś mi nie spadł. Tu jest jeszcze mniejszy. O. Trzymacie się, chłopaki, czy tam dziewczyny. Ze ślimakiem to, słuchajcie, nigdy nie wiadomo, który chłopak, który dziewczynka, bo jak może pamiętacie, ślimaczki potrafią sobie zmieniać płeć. I dobierają się tak, jak ich chcą. I chciałbym pobić rekord, słuchajcie. Mam tu jeszcze tego szkrabika, ale szkrabik się schował, to w tego szkrabika sobie schowam. Tutaj nie ma, szukam jeszcze jednego małego. Jaka powinna być wilgotność, słuchajcie? Tu niestety musi być wilgotno, około 80% wilgotności, tak ślimaczką. Antek się pojawił, w związku z tym ślimaki trzeba spryskiwać. Tak, jeżeli zabraknie im, tak, 70 do 95, jak popryskamy, to się robi 95, jak chwilkę odparuje do rana, może to się robi tam koło 70. Na pewno trzeba troszeczkę więcej spryskiwać, albo tam jakiś system spryskiwania zamontować. No tak mnie kusi tu, żebym rekord jeszcze jakiś pobił, ale czy mi się uda wyciągnąć małego ślimaczka? Kurde.
To się nie uda. Takie eksperymenty nigdy się nie udają, jak to mówią. Ale mamy tutaj trzy ślimaczki. Zobaczcie, jaka jest między nimi różnica co do wielkości. Tak, a jeszcze mamy właśnie takie małe wypierdki, jak te groszki. I jak mi się tutaj taki wypierdek gdzieś tam obudzi, ruszy, to go jeszcze dostawimy i będzie wieża z czterech ślimaków. Ten na dole troszkę się tam budzi, ale bardzo słabo. Słuchajcie, co zrobić, żeby sobie takiego ślimaczka w domu hodować? Potrzebujemy cztery rzeczy, powiedzmy. Pierwsze to oczywiście jakieś terrarium, z którego nie uciekną. Cześć, Adrian. Drugie to jakieś podłoże, które tą wilgotność będzie utrzymywać. Trzecia rzecz to oczywiście jedzenie dla nich, a one są roślinożercami. Tak? W związku z tym akurat ja im dzisiaj wrzuciłem trochę mleczyku narwanego osobiście i już go prawie nie ma, gdzieś tam go bardzo chętnie dopadły i sobie zjadają. No i poza mleczykiem, słuchajcie, potrzebują też wapni, czyli dajemy im najlepiej sepie, czyli takie tam w cudzysłowie listki zwapniałe, tak, tam mątwy chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście mogą być sproszkowane gdzieś tam skorupki od jajka, może być kreda taka do tablicy gdzieś tam kruszona. W każdym razie ma to być wapń. Tak? I te cztery elementy, no, o wodzie to już wspomniałem, także trzeba spryskiwać, powinny sprawić, że będzie im się dobrze żyło. No, ten na dole nam się tutaj zaczyna rozwijać. Można powiedzieć, że sytuacja jest rozwojowa. Czyli zareagował na ten mój wierszyk, tylko bardzo opornie reaguje, ale się rogi pojawiają, widzicie, rożki jak się pojawiają. Tak naprawdę to się pojawiły oczy, muszę tak to trochę, nie wiem, obrócić, żeby było wam lepiej widać. O. Jaki znowu Stefanek? Który z nich to Stefan? Słuchajcie, tak, no czytałem, że zwykłą kredę jak najbardziej, tak, można ją tam trochę proszkować i dawać, więc tak. Mateusz tam pisze, że jest troszeczkę tam jakichś ślimaczków różnych, trzy ślimaczki albinoski będę musiał spakować, bo ktoś tam sobie zamówił, ale wy jak macie ochotę, potrzebujecie ślimaczka do hodowli, co nie. Co nie, Mateusz, nie? Kiedy nie? No, czytałem na terrarium.com.pl, że kredę można dawać, w związku z tym tak powtarzam, ale nie testowałem, nie używałem, bo Mateusz krzyczy, tylko nie wiem, czy z tego powodu, czy z innego powodu, więc no, Mateusz tam się troszkę lepiej zna na ślimakach. O! Dobra, jest mój rekord tutaj, który chciałem pobić. O, tutaj, słuchajcie, jest czwarty ślimaczek, taki maluszek, więc okej, powiedzmy, że cztery ślimaczki naraz na jednej ręce da się trzymać. Ten średnio duży włazi niestety na tego mniejszego, co spowodowało, że się trochę schował. I taki to z niego jest przyjaciel, włazi na głowę większemu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o temperaturę, no to trochę ciepło potrzebują. To są zwierzaki z Afryki, afrykańskie ślimaczki, więc one lubią jakieś ciepło, ale nie przesadzajmy, tak? Nie usmażmy czy nie ugotujmy ślimaka. To dlatego kreda znikała. No, możliwe, że tak. Nie tylko ślimaczki tą kredę może wyjadały, ale tam jakieś myszy, ktoś hoduje gryzonie, to tą kredę też może sobie obgryzały, tylko może nie kolorową kredę, tylko białą. Nie, czy to rodzina? Nie, to nie jest rodzina. Znaczy tak, te maluszki, które są z tym średnim ślimakiem, to jest rodzina, bo to te poskładały nam jajeczka i faktycznie z nich się troszeczkę tam pojawiło, a te mniej, ten największy, no to one się troszkę tutaj jeszcze ociągają i jaj nie składają, no bo te jaja, tak jak mówię, 2 cm średnicy, to są takie jak jaja przepiórcze chyba. No to jeszcze takich nie mamy tutaj, ale z utęsknieniem, z niecierpliwością czekamy na takie jajca. Także trochę je tam można podgrzewać. U nas mają kabelek grzewczy pod spodem rozłożone, ale oczywiście musi być warstwa podłoża, żeby bezpośrednio nie wchodziły. Nie, że nie są jadalne. A kto mówi, że są jadalne? Czyli kreda jednak może być, Mateusz nie zaprzecza, tylko mówi, że nie są jadalne, ale nie wiem kto, co.
Mateusz tam się wytłumaczy, ja teraz nie będę śledził. O, pyknąłem sobie tu niechcący ślimaka. Nie, dobra. Ten idzie do domu, średniaczek jeden. I tutaj maluszka, niechcący gdzieś tam uderzyłem, się znowu schował. O, tak go sobie położę, bo bardzo mnie kusi, o, żeby tutaj bić te rekordki małe nasze, piętrowe. Także bardzo fajne zwierzęta. No, u nas Sylwia jest miłośnikiem zwierząt, więc zwierząt, ślimaków, zwierząt jak najbardziej, ale ślimaczków. Więc gdybyście potrzebowali w szczególności jakąś wiedzę taką zaawansowaną dotyczącą hodowli ślimaka, to zgłoście się do naszej Sylwii. Ona się tym jara mocno i ma koszulkę ze ślimakiem. Jeżeli widzieliście naszą koszulkę w tle, tak? Naszą koszulkę, zdjęcie naszej grupy całej, no to właśnie Sylwia ze ślimaczkiem, jest to właśnie ta dziewczyna, do niej trzeba się zgłosić i ewentualnie na temat ślimaków sobie porozmawiać. No oczywiście, gdyby ktoś bardzo chciał, to może takiego ślimaka zjeść, ale nie polecam. Jajecznicę z takich ślimaczków też, bo lepiej je sobie trzymać, hodować niż zjadać, ale one nie są jadalne, mówi Mateusz. Ja bym się uparł, to bym zjadł, słuchajcie, jak nie ma co jeść, to i takiego ślimaka się zje. W każdym bądź razie coś chciałem powiedzieć. A, słuchajcie, już wiem, co chciałem powiedzieć. Drogie panie, niedługo mają otworzyć salony kosmetyczne, więc gdybyście miały ochotę zadbać nieco o swoją cerę, to ja zapraszam do siebie, bo takie ślimaczki można sobie na buziaczka położyć, żeby tutaj skórka była delikatna jak pupka noworodka, można powiedzieć. Więc jeżeli będziecie miały ochotę, to się umówcie ze mną i za darmo, żeby nie było, możecie przyjść i ja was z tymi ślimaczkami poobkładam i zobaczymy, jak to będzie z tą buźką, czy będzie taka delikatna, czy nie. Także jak macie ochotę, to wpadnijcie, ale najpierw ta wersja kosmetyczna musi zostać otwarta, a my też mamy się otworzyć niby w tej drugiej turze popuszczania, że tak powiem, pasa tym nam wszystkim, poluźniania gospodarki, no to wtedy będzie można sobie zadbać o takie przyjemności. No i co wam tu jeszcze mogę o ślimaczkach powiedzieć? Nie wiem. Ktoś ma jakieś pytania dotyczące ślimaczków? Ja dodam jeszcze, że ten duży waży, żebym tego nie przycisnął, maluszka. Hops. Ten duży waży 600 gram, tak? One mogą ważyć te pół kilo, nasze ważą 600 z kawałeczkiem gram. To jest więcej niż pół kilo, jeżeli oczywiście dobrze tam sobie przeliczacie. Tak, przy maseczkach to idealny zabieg, jak najbardziej, bo jakby coś nie wyszło, to i tak się zakryjemy maseczką i nie będzie widać. Tak, a normalnie kosztuje 400 zł taki zabieg, więc po przyjacielsku u nas za darmo, słuchajcie. Oczywiście nie wszyscy naraz, bo ja nie mam tak dużo ślimaków, dwa duże i dwa średnie, no i statko maluszków, ale maluszki to chyba tutaj tylko na powieki wystarczą, albo na nosek, gdzie nie gdzie komuś mogę położyć, ale nie na całą twarz, to się nie uda, no chyba, że więcej jajeczek zniosą i maluszki się rozwiną, no to może taki śluz od małego takiego wypierdka będzie robił największą robotę, prawda? Dobra, no to co, moi drodzy, to promocja Prima Sort oczywiście najlepsza tylko na Zootimie. To ja wam, słuchajcie, dzisiaj już podziękuję, znaczy albo wy mi możecie podziękować, będziemy się żegnać. Niedziela jest, także słuchajcie, wracamy do rodzinek, zaprzyjaźniamy się ze sobą jeszcze bardziej. Ja uciekam na obiad, bo się troszeczkę już jeść chcę, no tak to już jest. Życzę wam miłej niedzieli, słuchajcie, i nie przepracujcie się w przyszłym tygodniu, odpoczywajcie sobie w domciu, prawda? No bo co, takie czasy mamy. Także miłego dnia wam życzę, do zobaczenia, do jutra o godzinie 18
na tej stronie co teraz. Słuchajcie, już postaram się nie mylić więcej. Jeszcze raz przepraszam za wczorajszą pomyłkę, że to na innej stronie się ta transmisja pojawiła. I przypomnę, sobie tam obserwujcie obydwie strony, bo jak mi się jeszcze kiedyś walną, to żeby nie było na mnie. O, zaczyna mi tu ślimaczek ten troszkę skubać, prawdę mówiąc, skubaniec jeden. Czyli próbuję, czy da się zjeść mojego paluszka. To oczywiście nie gryzie, nie jest to jakieś bolesne. W tygodniu zawsze o 18, słuchajcie, a w niedzielę o 17. Tak ustalamy raz na zawsze, czyli do końca trwania kwarantanny, a potem coś wymyślimy. Brat krzyczy, że nie ma obiadu, ale ja i tak się wybiorę coś zjeść. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, jeszcze raz miłego dzionka i zdrówka życzę.